Witam, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy Fallout. Ponownie. Ponownie pogadajmy sobie z Irwinem. Problemów. Oczywiście ja tylko mogę ci pomóc. Ojoj, tragedia. Jakże oryginalnie bandyci napadli mój farm. Oczywiście. Oczywiście tak. Oczywiście. Jestem boski, wiem. To jest farma Irwina, a w środku czekają banditen. Sporo banditen. No dobra, chciałem tylko przeładować. Już mi powoli się mylą klawisze albo sposób przeładowywania z Fallout Tactics. A to nic. Otwórzmy grzecznie te drzwi. Dobra. Trochę kiepskie jest. To są najeźdźcy, o przepraszam, nie bandyci, nie są zwykli bandyci. A, którzy nie trafiają. Kiepska w ogóle wystrój cały, nie ma okien, szkoda. Ale co z tego, jak mogę 95% strzałem walnąć mu w oczy. W sumie to mógłbym tego questa zrobić sam. Ale to nic. Mam nadzieję, że ja nie będę ginąć. Ani tycho, ani ochop. W szczególności ochop. Jestem bardzo przywiązany do ochopa. No, w rzeczywistości to niezbyt lubię psy. Ale falloutowego ochopa nie sposób nie lubić po prostu. Nie sposób. Tak i wszyscy zaczynają wychodzić i zaczyna się radosna rzeź. A dobijmy. Zmieniły się trochę. Powiedzmy w głowę, leży. No tak, teraz zaczyna się wesoła wycinanka na małe. Na małe dystanse. Ej, odczepcie się od uchłapa. I uchłap ucieka, to znaczy, że ma mało życia chyba. Albo zacznie tego świątego bandyta. Guys. No dobra. Nie będę się z wami bawić. Bierzemy to. Tam. A, chyba przeżył. O, chłop. Nie podoba mi się to kompletnie. Dobra, wszyscy zaczynają uciekać, kiedy zmieniłem broń na obrzyna. Ochła, powolenie. No dobra. Dobrze, że zmiana broni nie kosztuje ani jednego punktu akcji. Który z nich to tycho? To jest... A to jest tycho, a to najeźdźca, dobra. Obaj są tak łysi, że w ogóle nich nie widzę. Dobra, mam nadzieję, że strzelam w ciebie. Okej, krytyk! Proszę państwa, 72. Punkt obrażeń. A, lubię krytyki. Ups, dobra, Jan, nie trać rezonu. Dobra, ja nie stracił rezonu. No, teraz załatwię tego bandytę, ponieważ stoi blisko. Mogę go... I znowu krytyk. Wow, 66. Dobra, ktoś jeszcze został? Nie widzę kompletnie. A, to chyba już wszyscy. Okej, wszyscy. I zanim wrócimy na farmę, znaczy do hubu, co ja mówię, tradycyjnie, stały element gry, zabieramy wszystko. Zabieramy nasze przyszłe kapsle. To jest chyba nóż bojowy. Nie,
niewiele mocniejszy od tego, tych co spotkaliśmy wcześniej. No tak. To był kawał dobrej roboty. Pokaz, na co stać dobrze wyszkoloną drużynę. Pistolet laserowy. WoW. Dwa steampaki, bardzo dobrze. Kurczę, to był jakiś bogatszy bandyta. No nie sądzę, by ten pistolet był jakiś szczególnie dobry. A, sprawdźmy. Gdzie jesteś? Sick. A to nie jest pistolet laserowy, to jest sick. Aha, dobra. Mój błąd. Wygląda trochę podobnie. No dobra, to jest pistolet. No co, przyzwoite obrażenia. Ale i tak ja wrócę do swojego Colta. Niezbyt lubię pistolety, nie wiem czemu. Pa. Ale zaraz dostanę pistolet, którego będę z chęcią używać do końca gry. Prawda. Gdyby ten pistolet, który dostaniemy, miał większy zasięg, można było używać tylko jego. Wow. No cóż, to trochę niemoralne rabować farmę. Ale wierzę, że to pewnie pozostałość po bandytach. To na pewno nie jest. Nie są rzeczy Irwina. Kto myślał, żeby trzymać na półkach amunicję? No, na pewno nie farmę. Tu jest łóżko, żadnych skrzynek, żadnych lodówek. Dobra, żadnych. Te pudła niczego nie zawierają. Poza tym nie ma tu nic. No dobra, szkielet jest. No, wątpię, czy coś z nas. Co to jest? Steampack. Nie, odczep się. Nie wiedziałem. Pierwszy raz chyba widzę, jak steampack wygląda w takiej formie. Och, Jan, złaś. Okej, teraz. Wygląda jak kamizelka kuloodporna z Quake'a. Jedynki, co najmniej. No dobra, gdzie jest wyjście z tej planszy? Tutaj, dobra. Schowam broń. Wątpię, czy reakcja. Chociaż moi współtowarzysze noszą broń cały czas ze sobą, to akurat do mojego głównego bohatera każdy strażnik się przyczepi. Jak zwykle. O, jak wygodnie. Jesteśmy z powrotem. Irwin. Tak, zabiłem wszystkich. Weź ten karabinek. A, jaki ten karabinek? Pam, 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 pam. O, tak. To jest najlepszy pistolet w grze. 5,56 mm. Zużywa taką samą broń jak Rangemaster, ale te obrażenia. Dość dobry zasięg. Kurczę, widzicie? Sami strzał w oczy zabija supermutanta. Zatem naprawdę warto wykonać ten quest dla tej broni. Jest ona kapitalna. Co ponadto, jest tu jeszcze sporo zadań do wykonania, ale ja bym akurat ich podejmę się w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Fallout. Czasem będę cieszyć się swoim pistoletem. A, on jest piękny, po prostu jest piękny. Spójrzcie jeszcze raz na niego. To jest broń marzeń po prostu. 5 kul. Ach, dobra. Tu low score. Do widzenia.